Prokuratura rejonowa w Zduńskiej Woli wyjaśnia sprawę śmierci 42-letniego mieszkańca Wojsławic. Rodzina mężczyzny trzykrotnie wzywała karetkę. Ambulans dojechał prawie po 2 godzinach. Niestety na ratunek było już za późno. Na wniosek najbliższych ciało ekshumowano, jednak wstępne wyniki sekcji zwłok nie wskazują jednoznacznej przyczyny zgonu. Joanna Hachuła i Adam Malik. Mała wieś Wojsławice pod Zduńską Wolą. 42-letni mieszkaniec wsi w długi majowy weekend źle się poczuł. Miał też dokuczliwą czkawkę. Rodzina wezwała karetkę. Dyspozytor zakwalifikował pacjenta do opieki doraźnej. Miała do niego przyjechać karetka, która była w terenie u innych pacjentów wymagających pomocy w domu. Karetki ratunkowej dyspozytor nie wysłał. Powinni przyjechać, prawda? No mnie tak się wydaje. No, jeżeli się wzywa pomoc... Jeżeli rodzina uważa, że powinna być pomoc, no to powinna być pomoc. Mężczyzna z powodu zapalenia mięśnia sercowego niedawno spędził 3 tygodnie w szpitalu. Najbliżsi poinformowali o tym dyspozytora. Ten jednak wysłał karetkę ratunkową dopiero po 3. telefonie. Ambulans dojechał po prawie 2 godzinach od pierwszego wezwania. Lekarz stwierdził zgon z przyczyn naturalnych. Kilka dni po pogrzebie siostra zmarłego zgłosiła sprawę do prokuratury. Ta zleciła ekshumację i zarządziła przeprowadzenie sekcji zwłok. Pozwala odpowiedzieć na podstawowe pytanie, jaka była przyczyna śmierci pacjenta. A to otwiera drogę do kolejnej opinii medyczno-sądowej, czy postępowanie lekarza i dyspozytora pogotowia było prawidłowe. Czy objawy podawane przez rodzinę kwalifikowały pacjenta do udzielenia mu bezzwłocznie pomocy medycznej. Wstępne wyniki sekcji zwłok nie wskazały jednoznacznej przyczyny śmierci mężczyzny, dlatego prokuratura zleciła badania histopatologiczne. Na tej podstawie będzie wiadomo, czy lekarz bądź dyspozytor nie popełnili błędów w ocenie stanu pacjenta. Postępowanie jest prowadzone w sprawie w zakresie 2 czynów nieumyślnego spowodowania śmierci i narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Za pierwsze przestępstwo grozi kara 5 lat więzienia, za drugie 3. Rodzina zmarłego pozostaje w szoku i nie chce rozmawiać. Zarząd Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego odmówił komentarza do czasu wyjaśnienia sprawy przez prokuraturę.